sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl. 26 października tego roku odbędą się w Gruzji wybory. Wybory ważne zarówno dla Europy, jak i Rosji. Czy Gruzja obierze kurs na Europę i Unię Europejską, a może dojdzie do jeszcze większej centralizacji władzy przez partię rządzącą? O tym i nie tylko porozmawiamy dzisiaj z Maciejem Musiałem z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie oczywiście Ciebie, Robercie, oraz słuchaczy. Zacznijmy od tego, by przybliżyć naszym widzom, jaka jest właściwie sytuacja polityczna w Gruzji po wyborach z 2020 roku. Partia rządząca Gruzińskie Marzenie rządzi już, bagatela, 12 lat. Jak wyglądają ich rządy oraz jaką prowadzą politykę, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza nim? Tak wspomniałeś, na Gruzińskie Marzenie, które niepodzielnie sprawuje władzę od 2012 roku, może w przyszłych tych wyborach październikowych albo tą władzę sobie przedłużyć, albo być może będzie musiało się pożegnać z dotychczasowym fotelem premierowskim. Natomiast jeśli chodzi o samą politykę, to myślę, że dobrze, że podzieliliśmy tę kwestię właśnie na politykę też wewnętrzną oraz na zewnętrzną, bo myślę, że samych słuchaczy najbardziej będzie jednak ciekawić to, co się dzieje wokół samej Gruzji, wokół Gruzińskiego Marzenia i wokół samego Kaukazu też Południowego. Myślę, że w kontekście właśnie tych wyborów, o których wspomniałeś, ale również w kontekście stosunku wobec Zachodu, względem Rosji, względem Chin, ale również tego, jakie to, co się działo w Gruzji też wewnętrznie. Więc jeśli by przejść do spraw przede wszystkim zagranicznych, to myślę, że obecną politykę gruzińską, samego Gruzińskiego Marzenia najmocniej determinuje sytuacja związana z rosyjską agresją na Ukrainę, z którą notabene mamy do czynienia już ponad 2,5 roku. I myślę, że to jest taki najważniejszy teraz czynnik, który kształtuje politykę zagraniczną obecnej partii rządzącej w Gruzji. Najistotniejsze myślę, że jest właśnie ten stosunek, jaki on się zmienił i jak jest wyrażany w stosunku do partnerów zachodnich, ale również w stosunku do samej Rosji. Widać tutaj, że rządzące Gruzińskie Marzenie szuka w pewnych mankamentach, szczególnie jednak gospodarczych, zbliżenia z Rosją i przyjmuje takie założenie, że Gruzja ma być jak najdalej od tego konfliktu na Ukrainie, dlatego jednoznacznie Gruzińskie Marzenie potępia opozycję, która by chciała choćby ostrzejszego kursu względem Rosji z uwagi na to, co się dzieje na Ukrainie. Z drugiej strony Gruzińskie Marzenie z uwagi na to, że chce coraz mocniej skonsolidować swoją władzę i ją utrzymać oraz wygrać tegoroczne wybory, idzie na taką konfrontację ze światem zachodnim, głównie z Unią Europejską oraz ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez to, co właśnie się dzieje w polityce wewnętrznej w Gruzji, a mianowicie to, że obecne Gruzińskie Marzenie próbuje po prostu ograniczyć pole manewru miejscowej opozycji, próbuje ją rozbić, jak się okazuje, bezskutecznie, a wręcz przeciwnie, opozycja na obecny moment się jednoczy przeciwko Gruzińskiemu Marzeniu. I właśnie to, że te standardy i to zejście, z tej drogi demokratyzacji społeczeństwa gruzińskiego oraz samej polityki gruzińskiej, powoduje, że Gruzińskie Marzenie, chcąc lub nie, idzie właśnie na zwarcie ze strukturami zachodnimi, co można poświadczyć poprzez to, że choćby czy to Bruksela, czy Waszyngton ograniczają pomoc finansową dla Gruzji. Stany Zjednoczone również wystosowały część sankcji już wobec Gruzji, a dokładnie wobec części polityków rządzących Gruzińskie Marzenia, ograniczając im m.in. wjazd na teren Stanów Zjednoczonych, po prostu wprowadzając ograniczenia wizowe dla polityków związanych z obozem rządzącym. Więc na obecny moment ta Gruzja po tej inwazji rosyjskiej na Ukrainie zacieśnia tą współpracę gospodarczą z Rosją, stara się nie drażnić większego sąsiada, którego mimo wszystko Gruzini, ale myślę, że poszczególne rządy gruzińskie obawiają się. Z drugiej strony poprzez to, że Gruzińskie Marzenie chce skonsolidować władzę praktykami niedemokratycznymi, naraża się na krytykę i na osiębienie tak naprawdę relacji ze światem zachodnim. Więc głównymi takimi mankamentami jest to, w którą stronę w polityce zagranicznej tak naprawdę pójdzie Gruzja po tych październikowych wyborach, bo myślę, że to będzie najistotniejsze. Jeśli Gruzińskie Marzenie te wybory przegra, to prawdopodobnie ten wektor polityczny zmieni się ze strony opozycji bardziej na
prozachodni, natomiast kwestia jest tego, czy na przykład opozycja będzie na przykład przyjmowała kurs drażnienia na przykład swego dużego sąsiada. Trudno jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Może to wyglądać też tak, że skoro no, Rosja stanowi pewne zagrożenie jednak dla Gruzji i pozostaje jej największym partnerem gospodarczym, no to nie dojdzie też do jakiejś masowej konfrontacji, natomiast kwestia tego zbliżenia ponownego do Zachodu może po prostu nastąpić. No właśnie, opozycja. W opozycji przede wszystkim na Zachodzie jest ta największa partia, czyli Zjednoczony Ruch Narodowy, założona jeszcze przez byłego prezydenta Michała Saakaszwilego. Czym właściwie różni się opozycja, nie tylko pod właśnie kątem polityki zagranicznej, ale co właśnie ta opozycja proponuje, jakie właśnie mają szanse w zwycięstwach na nadchodzące wybory i jak kształtuje się reszta tej opozycji, bo oczywiście Zjednoczony Ruch Narodowy to nie jest jedyna partia opozycyjna. Tak, jeśli chodzi o tą kwestię opozycji, no to jakby tak spojrzeć tak z boku jako obserwator tej gruzińskiej sceny politycznej, no to na obecny moment tak naprawdę opozycja rysuje się przede wszystkim w kontrze tak naprawdę do rządzącego gruzińskiego marzenia. Sama gruzińska scena polityczna, ta opozycyjna, do tej pory była bardzo rozbita, nie potrafiła się zintegrować i zjednoczyć we wspólnym celu, czyli odsunięcie od władzy gruzińskiego marzenia. I ta kwestia właśnie, ta ustawa, bo o tym nie było jeszcze wspomniane, ale warto też podkreślić, jeśli ktoś się nie orientuje w tym, co się dzieje ogólnie wokół gruzińskiej sceny politycznej, tego, jakie działania podjął rząd miejscowy, ten lokalny, to należy podkreślić, że w tym roku rządzący gruzińskie marzenie no, przegłosowało ustawę o przejrzystości zagranicznych wpływów, jak to mawiamy, lub jak mawiamy również, że to jest ustawa o tak zwanych agentach zagranicznych. I tutaj to pole do popisu dla opozycji pojawiło się, ponieważ no, po prostu gruzińskie marzenie, chcąc ograniczać opozycję, nakładając wszelkie ograniczenia, na przykład takie, że partie i organizacje ogólnie albo media, które na przykład otrzymują dofinansowanie w ponad 20% od podmiotów zagranicznych, mają być wpisane na przykład do specjalnego rejestru i właśnie określone tym agentem obcych wpływów. I jakby to jest jakby taka najważniejsza kwestia, która tą opozycję jednoczy i tak naprawdę jest to kwestia, która pozwoliła opozycji tak naprawdę złapać wiatr w żagle i skonsolidować się wokół wspólnego wroga. I myślę, że to, co najmocniej jakby odróżnia właśnie obecne rządzące gruzińskie marzenie od samej opozycji, no to przede wszystkim jest ta kwestia podejścia właśnie do, myślę, że struktur zachodnich, bo gruzińskie marzenie w sposób jak deklaratywny oczywiście mówi, że ono chce dołączyć do Unii Europejskiej, że bardzo ważne są dla niej też te wartości zachodnie, branie udziału również w tych strukturach i wejście ostateczne do nich, na przykład rząd deklaruje, że w 2030 roku chce wejść do Unii Europejskiej, no ale patrząc na to, jak się na przykład dotychczasowo rząd gruzińskie marzenia zachowywał i to, jak wypełniał tak naprawdę te reformy demokratyczne, ale również reformy związane z takimi polami jak na przykład wolne i uczciwe wybory, reforma sądownictwa, deoligarchizacja, no to pokazywało, że jednak gruzińskie marzenie odchodziło od tych standardów demokratycznych, więc ja bym powiedział, że to, co najmocniej oddziela w tym przypadku jakby opozycję od rządu, no to jest ta kwestia przede wszystkim jakby w sensie tej polityki zachodniej, jakby stosunek do Rosji. Myślę, że w tym przypadku owszem, zarówno jakby rząd, ale również opozycja jakby w sensie widzą to zagrożenie, natomiast opozycja by chciała względem Rosji na pewno bardziej asertywnej polityki względem właśnie Federacji Rosyjskiej w kontekście również samej sytuacji na Ukrainie i żeby ta polityka zagraniczna nie była, myślę, że tak samo, tak zachowawcza, jaka jest na obecny moment względem gruzińskiego marzenia. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie właśnie, jak będzie wyglądała przyszłość na przykład hipotetycznego rządu opozycyjnego, trudno jest tak naprawdę na obecny moment powiedzieć, bo to, co tak naprawdę na obecny moment najmocniej jednoczy samą opozycję, no to jest właśnie kwestia odsunięcia gruzińskiego marzenia od władzy. Natomiast tutaj, jak to będzie wyglądać ta współpraca? No bo możemy sobie wyobrazić na przykład, że opozycja jest na przykład jednoznacznie, stoi na stanowisku, że trzeba na przykład odrzucić ustawę no, o tych tak zwanych agentach zagranicznych, jak mówimy potocznie. Natomiast pytanie, czy na przykład opozycja będzie umiała się zjednoczyć wobec poszczególnych reform gospodarczych, czy też społecznych,
no bo też na tej scenie politycznej część jest partii bardziej socjaldemokratycznych, część jest na przykład część jest struktur nawet też libertariańskich w samej polityce i w samym środowisku opozycyjnym, natomiast nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądać ten przyszły rząd, jak on się skonsoliduje, o ile on też powstanie, bo to jest też ta kwestia, jeszcze nie mamy pewności tego, że opozycja wygra. Natomiast warto podkreślić jest to, że do tej pory w historii gruzińskiej polityki no, przeważnie nie było rządów koalicyjnych. I tutaj jest ogromny problem przewidzieć to, co się właśnie w tym kontekście stanie. Więc mamy optymistyczne dla opozycji sondaże, które pokazują na przykład, że owszem, gruzińskie marzenie może liczyć na ponad około 30% poparcia społecznego, natomiast opozycja, o ile poszczególne bloki polityczne, bo takie najsilniejsze trzy, które się zawiązały, no to no one przekraczają obecny próg wyborczy, ale jeśli na przykład nie doszłoby na przykład ostatecznie do wystartowania w tych blokach i na przykład poszczególne bloki albo partie na przykład nie przekroczyłyby 5% progu wyborczego, no to oznaczałoby na pewno zmniejszenie też tego poparcia dla opozycji, ale zwiększenia też ilości mandatów dla gruzińskiego marzenia. Natomiast jeśli by się te optymistyczne warianty sprawdziły, to na obecny moment ta opozycja gruzińska mogłaby liczyć na no, około ponad 55%. Natomiast tak jak mówię, te kwestie sondażowe jeszcze, no na razie mamy jakby część sondaży, jeszcze myślę, że długi czas tak naprawdę do wyborów, no bo będą one dopiero 26 października, no więc musimy w tym przypadku uzbroić się w cierpliwość. Natomiast, tak jak mówię, no opozycja na pewno ma ten problem, że to, co ich przede wszystkim jednoczy, no to jest właśnie sprzeciwienie się obecnej władzy. Pytanie, ile różnych prób albo poszczególnych reform albo propozycji ustawowych taka opozycja może wytrzymać, jeśli wyłącznie to, co będzie ją jednoczyć na obecny moment, no to jest odsunięcie od władzy. No jednak partii, która idzie jednak w kierunku, no moim zdaniem, władzy autorytarnej, na pewno nie idzie w kierunku standardów demokratycznych. Myślę, że to będzie takie największe wyzwanie. Jakby, no, oczywiście najważniejsze jest to, żeby dla opozycji, żeby odsunąć obecnie gruzińskie marzenia. Natomiast tego, jak będzie wyglądała tak pocielona i rozbita opozycja, no mimo wszystko, no bo jest rozbita na kilka bloków, jak zostaną też rozstrzygnięte te poszczególne animozje w ramach partii gruzińskich, no to tak naprawdę czas pokaże. I tu jest, to jest myślę, że największy problem i to będzie wyzwanie, bo jedną kwestią będzie wygranie tych wyborów, a drugą no, skonstruowanie tego przyszłego rządu i no właśnie odsunięcie między innymi tej ustawy o agencie zagranicznym. Wspomniałeś właśnie wcześniej o tej ustawie, która weszła 1 sierpnia, jeśli się nie mylę. Mimo prezydenckiego weta i mimo masowych protestów na ulicach Tbilisi, jakie to będzie miało takie też inne skutki dla samego Tbilisi? Czy praktycznie w przededniu wyborów partia rządząca będzie wpływać między innymi tą ustawą na wybory? I czy masowe protesty ostatecznie przyniosły jakiś inny wymierny skutek, jak choćby konsolidacja społeczeństwa w tych tematach? Znaczy tak, jeśli chodzi o samą ustawę, to tak, ona weszła w życie kilka dni temu, bo dokładnie właśnie 1 sierpnia, ona została przegłosowana w maju tego roku, tak jak wspomniałeś, no to weto prezydenckie nic nie dało, bo no, zostało ono odrzucone przez parlament. Natomiast sama kwestia wokół tej ustawy dla mnie jest nietypowa, dlatego że obozowi rządzącemu, a być może głównie Bidzinie Iwaniszwilemu, czyli temu oligarsze, temu liderowi tego ugrupowania, który no tak naprawdę przyczynił się do jego skonstruowania i do wygrania wyborów w 2012 roku. Myślę, że liderowi tego ruchu zależało przede wszystkim na tym, aby zagwarantować sobie zwycięstwo w tych październikowych wyborach. Być może stwierdził, że jeśli znajdzie kolejne mechanizmy, które na przykład ograniczą działalność poszczególnych NGO-sów albo niezależnych mediów, poprzez właśnie ten rejestr o tak zwanym agencie zagranicznym, to być może doprowadzi do tego, że na przykład część może środowisk się przestraszy, na przykład kar grzywnych, część na przykład stwierdzi, że nie będzie mogło na przykład aktywnie działać w dotychczasowej formie, bo na przykład opiera się praktycznie wyłącznie dofinansowania zachodnie, no bo warto podkreślić to, że owszem, prawo weszło od 1 sierpnia, natomiast istotne jest to, że od 1 właśnie sierpnia te organizacje pozarządowe mają 30 dni na to, aby zarejestrować się w takim specjalnym rejestrze, który będzie kierowany przez departament stworzony w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli taka organizacja się nie zarejestruje, no to czeka ją kara w wysokości 25 tysięcy lari. No to jest
No to jest około 9000 dolarów. I co ciekawe, jeśli taka organizacja no, nie zarejestruje się, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to organizację i tak wpisać na rejestry agentów, tych tak zwanych agentów zagranicznych. A druga kwestia, i tak grzywną będzie musiała zapłacić taka organizacja. Po drugie, jeśli taka organizacja no, się nie zarejestruje i nie złoży sprawozdania finansowego, no to czekają kolejne grzywny w wysokości około 10 tysięcy lari, no, czyli już się robi to 35 tysięcy lari. To 10 tysięcy no, to jest no, tak około ponad 3 tysięcy dolarów. A jeśli będzie to się regularnie odbywać, czyli te organizacje nie będą dalej tego finansowanej deklaracji składać, no to co miesiąc ma być nakładana kara 20 tysięcy lari. Więc tak, to są potężne kary, które w przeciągu bardzo krótkiego czasu, 2-3 miesięcy, no mogą wynieść tak naprawdę parę dziesiąt tysięcy dolarów. I to są potężne kwoty, bo wyobraźmy sobie, że jakaś organizacja w Polsce dostaje karę za to, że się nie zarejestrowała rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jest dla takiego NGO-su tak naprawdę koniec działalności. Natomiast kwestia jest taka, że czas pokaże już we wrześniu, na jak będzie to respektowane, czy faktycznie będą nakładane te kary i jak to będzie też przez władze egzekwowane. I co gorsza, jeśli taka organizacja się nie zarejestruje, to nawet jak będzie sama zarejestrowana, to też istnieje w ramach tej ustawy forma donosu. No, donosu możemy powiedzieć w naszym przypadku takiego negatywnego, natomiast dla władz będzie to pewnie spełnienie obywatelskiego obowiązku. Mianowicie, jeśli jakiś zatroskany obywatel stwierdzi, że jakaś organizacja łapie się na ten rejestr agentów zagranicznych tak zwanych, no to może zgłosić taki wniosek władzom, że taka organizacja powinna być wzięta pod lupę przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I to, te przepisy, ten absurd, ta chęć właśnie większej kontroli tego życia społecznego w Gruzji spowodowało tak naprawdę, że opozycja skonsolidowała się wokół odsunięcia gruzińskiego marzenia od władzy. I to jest bardzo dziwne, bo część tych struktur partyjnych gruzińskiego marzenia, szczególnie młodzi członkowie, oni sygnalizowali to, że ta ustawa może spowodować efekt odwrotny, że jest to krok za daleko. Jeśli faktycznie gruzińskie marzenie przegłosuje taką ustawę i ją wprowadzi w życie, no to może mieć właśnie konsekwencje odwrotne, no bo skoro Bidzinem Iwaniszwilemu, hipotetycznie, przyświecało to, aby właśnie mogąc kontrolować bardziej organizacje opozycyjne i móc na przykład zamknąć im tak naprawdę usta, będzie w stanie wygrać wybory, a tutaj tak naprawdę efektem do tej pory po wprowadzeniu tej ustawy jest to, że partie, które no na obecny moment myśleliśmy, że nie będą w stanie na przykład się zjednoczyć na opozycji albo nie wystartują na przykład we wspólnych blokach, bo należy podkreślić, że jeśli mamy ten 5% blok wyborczy, to istotne jest to, że jeśli poszczególne partie opozycyjne startują wspólnie w ramach danego bloku, no to one startują z listy jakby jednej partii. Czyli na przykład jeśli są na przykład dwa albo trzy ugrupowania i one na przykład chcą razem wystartować, no to będą startować jakby pod jednym szyldem określonej partii albo ruchu. Więc pokazuje jakby ta rzeczywistość, że gruzińskie marzenie, które rok temu już chciało wprowadzić tą ustawę, ale wycofało się pod wpływem niepokojów społecznych, wróciło do tej ustawy po roku, nie złamało się pod wpływem tych protestów masowych. Co gorsza, no, przeprowadziło tą ustawę. Bidzina Iwaniszwili wprost mówił, że po wyborach rozliczy opozycję i że opozycję należy rozliczyć po nich, ponieważ jest to tak zwana globalna partia wojny, czyli ten, powiedziałbym, że ten duch taki, który siedzi gdzieś w cieniu i on chce doprowadzić do zguby Gruzję, no to w tym przypadku no, dała ta ustawa tak naprawdę efekt odwrotny, bo zjednoczyła się opozycja, ruchy społeczne wyszły gwałtownie i zaprotestowały przeciwko tej ustawie. Bruksela oraz Waszyngton zostały zraszone względem gruzińskiego marzenia, obcięły pomoc finansową, więc na obecny moment ta ustawa no, nie dała żadnego pozytywnego efektu obecnej partii rządzącej. Jakby celem było to, żeby właśnie ograniczyć działania opozycyjnych organizacji, mediów, a tak naprawdę wzmocniło. Natomiast pytanie jeszcze jest to, czy
te właśnie wspomniane sondaże przełożą się na rzeczywistość i czy to też zmobilizuje społeczność do tego, aby pójść do urn i żeby zagłosować przeciwko obecnej partii rządzącej lub też za, bo należy też tutaj myślę, że ważną rzecz podkreślić, że największa ostatnio frekwencja w wyborach parlamentarnych była w 2012 roku, czyli właśnie w tym okresie, kiedy gruzińskie marzenie sięgnęło po władzę i pokonało obóz Michała Saakaszwilego, czyli Zjednoczony Ruch Narodowy. I pytanie, czy nie dojdzie do tej powtórki. I pytanie też, czy na przykład czy ta ustawa o tak zwanym agencie zagranicznym nie zmobilizowała na przykład większość środków miejskich w samej Gruzji, bo poprzednie wybory parlamentarne z 2020 roku pokazały, że na przykład frekwencja poniżej 50% była na terenie Tbilisi. No i to jest ważne, że jak widać, no nie było zmobilizowane na przykład sama stolica, gdzie no właśnie doszło do największych wystąpień masowych, nie była jakoś w tym przypadku najmocniej zmobilizowana do tego, żeby pójść do urn. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w październiku. Natomiast clue jest takie, że gruzińskie marzenie chciało ograniczyć opozycję, a tak naprawdę ją zjednoczyło. I pytanie, co zrobi z tym obóz rządzący, jak przygotuje kampanię wyborczą i jakie będą najmocniejsze akcenty w trakcie kampanii wyborczej, bo owszem, dużo Gruzinów chce na przykład wejść do Unii Europejskiej, również dużo Gruzinów wspiera na przykład członkostwo w NATO. Natomiast jak widzimy na badania opinii publicznej, jakie są największe zmartwienia samych Gruzinów, no to największym zmartwieniem nie jest na przykład to, że Gruzja wejdzie do Unii Europejskiej albo nie. No największymi problemami, jakie wskazują respondenci w badaniach, no to jest przede wszystkim niskie zarobki, rosnące ceny, bezrobocie, niskie emerytury, problemy infrastrukturalne. No i to jest też istotna kwestia tych wyborów parlamentarnych i mnie będzie też szczerze ciekawić, w jakim pójdzie też kierunku ta narracja. No bo jeśli na przykład gruzińskie marzenie zraziło część społeczeństwa do siebie właśnie tą ustawą o przejrzystości zagranicznych wpływów, no to pytanie, czy na przykład nie położy mocniejszego akcentu na przykład na kwestie socjalne albo na kwestie ekonomiczne, czyli na te, z którymi najczęściej się borykają przeciętni Gruzini, czy jednak nie będzie szło na przykład gruzińskie marzenie w zaparte, nie będzie kontynuować tej narracji takiej ofensywnej względem opozycji, powiedziałbym takiej manichejskiej, gdzie będzie gruzińskie marzenie przedstawiać się jako partia dobra, partia pokoju, partia prosperity, która chce zapewnić dobrobyt Gruzinom w kontrze do opozycji, która jest partią globalnej wojny, która szykuje zamachy, też były oskarżenia o szykowanie zamachów na różnych urzędników związanych z gruzińskim marzeniem oraz polityków, że opozycja, która pchnie do wojny, która wprowadzi Gruzinów z powrotem w biedę, więc to będzie myślę, że też bardzo istotne w kontekście samej ustawy, bo owszem, ta ustawa wyprowadziła wiele osób na ulicę, natomiast pytanie, czy kwestie związane wokół tej ustawy będą najważniejsze, jeśli chodzi o mobilizację samego elektoratu. A właśnie takie podpytanie, czy właśnie gruzińskie marzenie jest bardziej partią wiejską, czy partią miejską? No to jest partia właśnie, tak, jeśli chodzi o sam elektorat, no to gruzińskie marzenie no ma mniejsze poparcie społeczne w tych większych ośrodkach miejskich. Dlatego bardzo ostrożnie też spoglądałem na kwestie zjawisk, na przykład protestów, które odbywały się na terenie Gruzji, no bo jak patrzyliśmy na przykład na same protesty, no to najsilniejsze odbywały się właśnie w Tbilisi. Natomiast pytanie, czy na przykład Batumi czy Tbilisi, te większe ośrodki miejskie, czy one są wyznacznikiem i odzwierciedleniem nastrojów społecznych w samej Gruzji? Czy na przykład to, że bardzo dużo osób wyszło na ulicę w większych ośrodkach miejskich, czy to jest deklaratywne albo obiektywne w kontekście nastrojów społecznych w całym państwie? To jest ta kwestia. Więc tak, więc gruzińskie marzenia ma no mniejsze poparcie społeczne w większych ośrodkach miejskich, w tych bardziej rejonach rustykalnych albo mniejszych ośrodkach, no to gruzińskie marzenie ma jednak bardziej dominującą rolę i ta kwestia jest też tego, że no tak jak wspomniałem, w 2020 roku na przykład no stolica miała właśnie niższą frekwencję w porównaniu z innymi regionami
samej Gruzji. No i to jest pytanie, jak będą wyglądać teraz te wybory. I tak jak mówię, że na pewno będą kolejne badania, które będą też pokazywały po prostu, czy na przykład społeczeństwo jest zmęczone na przykład dotychczasową władzą, czy na przykład będzie na przykład w stanie na przykład dalej dać mu mandat społeczny w momencie, kiedy na przykład przedstawi jakiś no korzyść na przykład program gospodarczo-ekonomiczny, albo czy na przykład gruzińskie marzenie na przykład pod koniec kampanii wyborczej no nie zastosuje na przykład retoryki takiej, że będzie rzucać na przykład obietnice właśnie szczególnie socjalne, które miałyby na przykład poprawić byt no, obywateli w przypadku gruzińskiej, no bo tak jak wspomniałem, to są takie najważniejsze i największe zmartwienia społeczeństwa gruzińskiego, a warto też podkreślić, że to nie jest też pierwszy raz, kiedy na przykład gruzińskie marzenie szło z retoryką antyzachodnią już do wyborów, bo czy w poprzednich wyborach parlamentarnych, czy też samorządowych, no, gruzińskie marzenie szło na zwarcie i też na taką retorykę nie taką, co by na przykład uderzała konkretnie w jakieś kraje zachodnie, ale gruzińskie marzenie bardzo mocno grało kartą wartości konserwatywnych w kontrze właśnie do opozycji, gdzie gruzińskie marzenie też przedstawiało się jako ta partia, która chroni cerkwi prawosławnej gruzińskiej, która na przykład walczy o dobrobyt rodziny, o jej te tradycyjne wartości, które walczy z poszczególnymi zagrożeniami, które mają czekać na gruzińską rodzinę, dlatego też zobaczymy kiedy, ale być może jeszcze przed wyborami będzie rozpatrywana kwestia wokół ustawy tak zwanej anty-LGBT, która na przykład ma mówić o tym, że no nie będzie można na przykład propagować takich ideologii związanych z osobami LGBTQ+, na przykład na ulicach, albo na przykład poprzez różne środki masowego przekazu, albo poprzez poszczególne produkty, bo jako ciekawostka na przykład gruzińskie marzenie bardzo walczyło z retoryką na przykład McDonalda gruzińskiego, które na przykład no, miało takie materiały promocyjne związane ze środowiskami LGBTQ+. No i to było bardzo nie w smak gruzińskiemu marzeniu i to, jaką retorykę, też tą konserwatywną stosuje gruzińskie marzenie, to warto podkreślić, że w samej tej ustawie anty-LGBT środowiska te właśnie LGBTQ+, są zrównywane z kaziroctwem i ta ustawa, jak się wczytamy w jej treści, no to jest, są na przykład takie pasusy, że nie można propagować na przykład ideologii właśnie LGBTQ+, tam są wymieniane na przykład kwestie takie jak na przykład małżeństwa homoseksualne, adopcja dzieci przez pary homoseksualne, etc., etc., etc. I na końcu i zachowania kazirodcze, więc gruzińskie marzenie też pewnie będzie grało tą kartą konserwatywną. Może na przykład ona być mocniejsza, im bliżej będzie do wyborów. Na ile tu się też społeczeństwo gruzińskie skusi, które jest najbardziej konserwatywne, no czas pokaże. Natomiast no, warto podkreślić, że to retoryka taka gruzińskie marzenia, która może być uderzająca w opozycję, ona może również przybierać formy poparcia poszczególnych reform socjalnych, ale również uderzenia w te tony konserwatywne, bo gruzińskie marzenie no, jest sprzymierzone z gruzińską prawosławną cerkwią i też Bidzina na Iwaniszwili no, nie szczędził po prostu funduszy na to, żeby przeznaczać określone kwoty albo kolejne działki dla miejscowego kościoła prawosławnego. Więc no, tak to wygląda po prostu, że mamy z jednej strony to gruzińskie marzenie, które jednak, jak widać, wzmocniło pozycję samą ustawą o przejrzystości zagranicznych wpływów i opozycja potrafiła się zjednoczyć, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym kierunku. No na pewno mało kto, myślę, że na początku jeszcze tego roku przewidywał, że na przykład gruzińska opozycja się tak łatwo zjednoczy. Każdy mówił, że jednak jest ona skazana na rozbicie i każdy powtarzał, że ta opozycja musi się zjednoczyć i się zjednoczyła. Natomiast kwestia jest tego, jaką taktykę tą wyborczą gruzińskie marzenie przyjmie. Czy właśnie tylko tą ofensywną, jakiej wspominam, jaka do tej pory była głównie, czy też będzie uderzać w te akcenty konserwatywne, wartości narodowe, jako obrońca też prawosławnej gruzińskiej cerkwi oraz też uderzy w te tony socjalne, które myślę, że też mogą być atrakcyjne dla przeciętnego Gruzina. Przejdźmy teraz od tej dosyć interesującej właśnie polityki wewnętrznej do tej zagranicznej. Gruzja jest obecnie krajem, który ma status do kandydata do Unii Europejskiej, jednak ostatnio właśnie jej relacje między innymi przez wyżej wspomnianą ustawę ucierpiały. Jakie są szanse, by Gruzja wróciła na tą europejską ścieżkę i nawet
nawet gdyby opozycja wygrała, jak byłby to długi proces? No bo na przykład mamy też przykład Ukrainy, która nawet jeżeli wojna się zakończy, to będzie dosyć długi proces, zanim będzie mogła się adaptować do struktur Unii Europejskiej. Jak, na jakim etapie powiedzmy byłaby Gruzja, nawet przy wyborach, gdyby wygrała opozycja? Znaczy tak, tak. Gruzja otrzyma status kandydata do Unii Europejskiej pod koniec właśnie tego 2023 roku i myślę, że w pewnej formule Bruksela dała ten status kandydata Gruzji. Myślę, że tylko dlatego, że społeczeństwo gruzińskie po prostu jest takim społeczeństwem, które no jednak deklaratywnie w ponad 80% chce i dąży do tego, aby Gruzja podążała tą drogą europejską. Natomiast należy podkreślić, że gruzińskie marzenie nie poczyniło żadnych istotnych kroków ku temu, aby taki status kandydata otrzymać. Moim zdaniem jest to nagrodzenie tylko i wyłącznie społeczeństwa gruzińskiego oraz myślę, że wpływ na ten status kandydata mogła mieć również sama prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili, która również w 2023 roku podjęła bardzo intensywną taką kampanię promocyjną na Zachodzie, aby Gruzja otrzymała ten status kandydata. Być może było też to motywowane tym, że właśnie Gruzja zmierza do tych wyborów parlamentarnych. Jeśli na przykład by Bruksela odrzuciła te aspiracje społeczeństwa gruzińskiego, to mogłoby się być może to wrócić przeciwko samej Brukseli, a również przeciwko samej opozycji, no, która również też deklaruje chęć dołączenia do Unii Europejskiej. Chociaż jak podkreślałem, gruzińskie marzenie również to deklaruje. Również mówi, że chce do 2030 roku dołączyć do Unii Europejskiej. W konstytucji gruzińskiej jest też wpisane to, że Gruzja aspiruje do struktur zachodnich w ramach Unii Europejskiej oraz NATO. Natomiast gruzińskie marzenie mało co robi tak naprawdę w tym kierunku, aby zostać członkiem Unii Europejskiej, bo no, przypomnijmy na przykład kwestię nawet naszego kraju. Jakie to były burzliwe negocjacje, jak dużo trzeba było spełnić, ile zmian prawnych w ogóle trzeba było wprowadzić, aby w ogóle myśleć o jakimkolwiek członkostwie w Unii Europejskiej. Bo warto podkreślić, że na obecny moment Gruzja, która ma ten status kandydata, no, otrzymała 9 zaleceń Unii Europejskiej. W jakich obszarach kraj musi być reformowany i gdzie właśnie to prawodawstwo musi się zmienić i z jakimi wyzwaniami musi się Gruzja zmierzyć, aby myśleć w ogóle o członkostwie w Unii Europejskiej. Na obecny moment Unia Europejska zadeklarowała, że Gruzja odnotowała niewielki postęp w zakresie spełnienia tak naprawdę dwóch warunków. No, pierwsza kwestia to było poprawa dostosowania jednak tej polityki Gruzji do polityki Unii Europejskiej, chociaż tak mówię, jest to w niewielkim stopniu tak naprawdę, bo jakby spojrzeć na zgodność tej polityki zagranicznej gruzińskiej z polityką Unii Europejskiej, no to ona oscylowała mniej więcej na poziomie plus minus 40%, więc no nie widać tutaj, żeby na przykład Gruzja jednoznacznie na przykład przystępowała do wszelkich sankcji, które są ogłaszane przez Unię Europejską i świat zachodni. Natomiast na przykład widać, że bardzo często na kanwie ONZ-u na przykład Gruzja bardzo często głosuje przeciwko Rosji. Natomiast no, ta kwestia tego, żeby zerwać całkowicie z polityką względem Rosji, no też jest jakby nieadekwatna, ale również jest nierealna. No z tego względu, że Gruzja, no tak jak wspominałem, no, Rosja jest jednym z największych partnerów gospodarczych i no nie ma co ukrywać, ale trudno zmienić tą politykę zagraniczną Gruzji względem Unii Europejskiej w momencie, kiedy Gruzja, ale również inne kraje Kaukazu Południowego, jak Armenia i Azerbejdżan, no one bogacą się na tym, żeby pomagać w omijaniu sankcji po prostu zachodniej, no bogacą się na tym reeksporcie, więc dla Gruzji jest to, dla gruzińskiego marzenia w pewnym sensie może być to zjawisko pozytywne, bo Gruzja notuje dalej wzrost gospodarczy, no między innymi dzięki właśnie zastrzykowi gotówki rosyjskiej, między innymi również dzięki temu, że coraz więcej na przykład Rosjan wybierało również Gruzję jako swój kierunek turystyczny i gruzińskie marzenie też wprost mówiło, że my zapraszamy oczywiście Rosjan, bo to są zwykli turyści, więc jeśli oni chcą zostawić pieniądze w Gruzji, to nie mamy nic przeciwko. No i tutaj jest na przykład ten problem, dlatego jest niewielki postęp.
Niewielki też postęp zauważono na przykład w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji. Natomiast tu, gdzie na przykład nie zauważono tak naprawdę spełnienia tych warunków, jakie postawiała Europejska, no to jest na przykład na polu deoligarchizacji samej Gruzji. I to jest dosyć, myślę, że no już anegdota, dosyć w cudzysłowie zabawna, bo Gruzja, na przykład i gruzińskie marzenie, myślało, że jeśli sobie przełoży ukraińską ustawę deoligarchizacyjną i zaprezentuje też jako swoją, to na przykład, że struktury zachodniej europejskie na przykład są zadowolone z tego, że tak, że Gruzja poczyniła jakieś kierunki w stosunku do deoligarchizacji. Natomiast problem był taki, że na przykład to rozwiązanie, które przedstawiło gruzińskie marzenie, mówiło o tym, że taki oligarcha musi być aktywny politycznie. Natomiast Bidzina Iwaniszwili na przykład no, nie pełni żadnego obecnie urzędu politycznego. Nie jest jakby takim aktywnym politykiem. Znaczy, aktywny to on jest jakby teraz, bo wrócił jakby w sensie na czas kampanii wyborczej i jakby w sensie z główną twarzą. Natomiast no, nie jest on premierem, nie jest on ministrem, więc no, widać tu było, że taka ustawa, gdyby gruzińskie marzenie na przykład wprowadziło, to prędzej by mogła uderzyć w jakichś biznesmenów, polityków z opozycji, no bo na przykład by nie dotknęła na przykład no, głównego oligarchy gruzińskiego jednak, czyli Bidziny Iwaniszwilego. Też nie zauważono postępów w kwestii na przykład kwestii polaryzacji. No i tutaj widać właśnie choćby w kontekście tej ustawy anty-LGBTQ+, albo na przykład w kontekście ustawy o przejrzystości zagranicznych wpływów, zwalczanie dezinformacji też nie poczyniono większych postępów, w reformie sądownictwa również, w kwestiach przestrzegania praw człowieka również. Więc status kandydata nie było trudno dostać. I Gruzja nie musiała spełnić nawet połowy tych warunków przedstawionych przez Brukselę. Mimo to otrzymała. Natomiast kwestia członkostwa jest na ten moment odległa. I jeśli na przykład gruzińskie marzenie będzie dalej wprowadzać podobne ustawy jak te, o których wspominałem, no to nie ma mowy na obecny moment, żeby w jakikolwiek sposób ta kwestia integralności ze światem zachodnim postępowała do przodu. Wręcz przeciwnie, jest to krok wstecz, bo należy też to podkreślić, że wtedy, kiedy rok temu rządzące gruzińskie marzenie próbowało wprowadzić tą ustawę o tak zwanych agentach zagranicznych, no to przede wszystkim swoje niezadowolenie okazały struktury zachodnie. I one mówiły, że jeśli na przykład taka ustawa zostanie przegłosowana, no to zawiśnie na włosku kwestia statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Gruzji, bo należy przypomnieć, że taki status kandydata w połowie 2022 roku otrzymała Mołdawia, otrzymała Ukraina, no ale Gruzja nie otrzymała. Więc to była taka żółta kartka w kierunku tak naprawdę rządzącego gruzińskiego marzenia. Rządzące gruzińskie marzenie chciało przeprowadzić tą ustawę, nie udało się to, więc w pewnym sensie no, poczyniło krok wstecz, chociaż się odgrażało, że i tak tą ustawę przegłosuje, no i przegłosowało. No i jak zobaczyły te struktury zachodnie, dobrze, oni się wycofali, nie spełnili wszystkich oczekiwań, ale jednak chcemy nagrodzić to społeczeństwo gruzińskie obywatelskie, no to tak, damy ten status kandydata. Natomiast na obecny moment jakby wsłuchać się w przedstawicieli Unii Europejskiej, również ambasadorów unijnych placówek w Gruzji, no to wszyscy twierdzą, że ten proces akcesyjny Gruzji do Unii Europejskiej na obecny moment jest zawieszony. Pojawiały się też głosy, czy na przykład nie należy ograniczyć na przykład tego reżimu wizowego, bo mają teraz Gruzini ułatwienia, jeśli chodzi o podróżowanie do krajów Unii Europejskiej. Być może by trzeba było to ograniczyć. Więc ja nie widzę możliwości integracji ze strukturami zachodnimi w momencie, kiedy to gruzińskie marzenie rządzi, jeśli będzie ono dalej miało na celu wyłącznie konsolidację swojej władzy, wzmocnienie jej i mocniejsze ograniczenie funkcjonowania opozycji w Gruzji. Natomiast jeśli opozycja wygrałaby wybory 26 października, sformowałaby rząd, no i to przekazanie władzy też odbyłoby się bez problemów, no to też po prostu tu pozostaje kwestia tego, jakby te warunki postawione przez Unię Europejską były realizowane i tak naprawdę na pewno byłoby to odebrane pozytywnie, myślę, że przez samą Brukselę, myślę, że też przez prezydentkę Salomę Zurabiszwili również, no bo prezydentka Salomę Zurabiszwili ogólnie została no, głową państwa gruzińskiego, warto też to podkreślić, a dzięki
Krunińskiemu może nie dziękuje Biczyni Waniszwilemu, no bo z poparcia tej partii ona startowała do wyborów, natomiast ona teraz jednoznacznie i deklaratywnie no, potępiła już gruzińskie marzenie i jednoznacznie stanęła po stronie opozycji. Natomiast pytanie, na ile na przykład te partie rządzące opozycyjne, na ile im będzie również zależeć na tym, żeby na przykład pokonywać tę polaryzację, zwalczyć dezinformację, wzmocnić prawa człowieka, wzmocnić kwestie reformy sądownictwa, deoligarchizacji. Tego nie wiemy, bo warto też podkreślić, że te rządy Michała Saakaszwilego, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, one też nie były kolorowe i Michał Saakaszwili również stosował metody niedemokratyczne, również były na przykład najścia na przykład służb mundurowych na przykład opozycyjne media. I to nie jest też tak, że w smak było na przykład tym środowiskom politycznym w Gruzji w pełni przestrzeganie tych praw obywatelskich oraz tych wartości demokratycznych. I tutaj właśnie jest ten mankament, że jak ta opozycja się, no jak ta opozycja wygra i odsunie gruzińskie marzenie od władzy i się skonsoliduje, wybierze rząd, to tu zobaczymy, w jakim kierunku też będą szły te reformy, ale z drugiej strony, nawet jeśli Gruzja by się reformowała, to pytanie, czy ze strony państw starej Unii Europejskiej będzie taka chęć, aby poszerzać obszar samej Unii Europejskiej oraz no, jednak branie odpowiedzialności za poszczególne rejony geograficzne, również na Kaukaz Południowy. I to jest problem, bo ja mam przynajmniej wrażenie, nie żebym jakiś ekspertem też od polityki Unii Europejskiej oraz od samego procesu integracyjnego, natomiast myślę, że Unia Europejska będzie się głównie na obecny moment skupiać jednak na integracji z Bałkanami Zachodnimi. I na obecny moment też nie widać tego, żeby wszystkie kraje unijne, szczególnie też starej Europy, były za tym, aby w jakiś sposób też tą Unię Europejską poszerzać. No i jeśli na przykład jest taki opór w stosunku na przykład do Bałkanów Zachodnich, wśród części członków Unii Europejskiej, mogą być takie obiekcje wokół Mołdawii i wokół też Ukrainy, no to pytanie, czy na przykład będzie wola również polityczna wśród poszczególnych członków Unii Europejskiej do tego, aby poszerzać Unię Europejską o Kaukaz Południowy, w tym przypadku o Gruzję, która no, nie graniczy z żadnym państwem członkowskim i ma połączenie wyłącznie za pośrednictwem Morza Czarnego. I to jest ta kwestia. Pierwsza, na ile będzie te kwestie wdrażane, reform w Gruzji, na ile będzie na przykład wola opozycji, aby dostosować się do tych zaleceń, które Bruksela no, przesłała obecnie rządzącemu gruzińskiemu marzeniu. A druga kwestia, na ile będzie wola polityczna w Brukseli wśród członków Unii Europejskiej na to, żeby w ogóle Gruzję przyjąć do Unii Europejskiej. Bo być może mimo tych wysiłków, które podejmie na przykład Gruzja, nie będzie na przykład takiej polityki politycznej. Bo okej, łatwo jest na przykład w cudzysłowie, łatwo jest na przykład przyjąć jakiś kraj, na przykład nie do struktur natowskiej czy do struktur unijnych, ale kwestia jest tego, na ile na przykład jesteśmy w stanie zagwarantować na przykład bezpieczeństwo albo stabilność takiemu państwu, na ile na przykład mamy pewność, że ono na przykład będzie dalej szło na przykład z tymi demokratycznymi standardami, jakie no, stara się jednak Unia Europejska promować, mimo że ma problem z częścią członków obecnej Unii Europejskiej, więc czy będzie jej to w interesie poszerzać jeszcze zakres terytorialny samych struktur po prostu. I myślę, że to jest ten problem, z którym może też się Gruzja zmierzyć i myślę, że istotną kwestią też przyszłości Gruzji w samej Unii Europejskiej myślę, że będzie kwestia tego, w jaki sposób rozstrzygnie się konflikt na Ukrainie, jakie będą jego efekty i konsekwencje, bo myślę, że te kraje właśnie Kaukazu Południowego, również Gruzja, ona może zająć pozycję wyczekującą nie tylko właśnie w kontekście na przykład wyborów też prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład też w kontekście tego, jak będzie to wyglądać po tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Więc z jednej strony ta kwestia realizacji zaleceń, z drugiej strony czy będzie pola polityczna w Brukseli, aby no, Gruzję przyjąć do europejskiej rodziny. No to w takim razie moje ostatnie pytanie na dziś do kraju, który się tutaj chyba jako drugi najwięcej przewijał, czyli Rosji, niebywale najpotężniejszego z sąsiadów Gruzji, który no oczywiście próbuje Gruzję wciągnąć w swoją strefę wpływów. I oczywiście Rosja zaabsorbowana jest tym, co dzieje się na Ukrainie,
ale choćby właśnie w tym czasie przedwyborczym, jak Rosja czy Moskwa próbuje wpływać na Tbilisi i jak obecny rząd zachowuje się w stosunku do Abchazji i południowej Osetii, tych para państw? Tak, jeśli chodzi o kwestię Rosji, to myślę, że najlepszą recenzją na początku, jeśli chodzi o te relacje rosyjsko-gruzińskie, będzie to, że tylko jedno państwo bardzo ciepło wyrażało się o samej ustawie o przejrzystości zagranicznych wpływów i o tym, że Gruzja przegłosowała tą ustawę, mianowicie właśnie to była Rosja. To była Federacja Rosyjska i ona poprzez swoich poszczególnych polityków, czy przez ministra spraw zagranicznych Ławrowa, czy też za pośrednictwem też rzecznika prasowego prezydenta, czyli Dmitrija Pieskowa. No ci politycy bardzo ciepło wypowiadali się o tej ustawie. Mówili, że Gruzja jest suwerennym państwem, niepodległym i Gruzja ma prawo do tego, aby przegłosować sobie takie ustawy, jakie chce. Bo warto też to podkreślić, że ta ustawa, którą przegłosował Gruzińskie Marzenia, jest bardzo podobna do tej ustawy o zagranicznym agencie, którą przegłosowano w Rosji w 2012 roku. I tutaj pojawiały się po prostu pełne zachwytu ze strony Rosji. Jako ciekawostka też oczywiście pochwały, też były pochwały ze strony na przykład pana Dugina, który na przykład mówił, że Gruzińskie Marzenie jest wspaniałym konserwatywnym rządem, który chce bronić właśnie Gruzji przed tymi wpływami zachodnimi, przed tym zepsuciem, zdegenerowaniem i że trzeba dobrać się do opozycji. I dzięki temu Gruzja będzie dalej wspaniałym krajem. I no niestety zbiega się to też z komentarzami Bidzina Iwaniszwilego, który mówił, czy to na wiecu poparcia dla rządu pod koniec kwietnia, czy w połowie lipca otwierając kampanię wyborczą, również mówił, że my opozycję rozliczymy. Więc ze strony Rosji jak najbardziej były oczywiście głosy zachwytu, jeśli chodzi o tę ustawę, bardzo pozytywne, jeśli chodzi również o kwestie w kontekście samej inwazji na Ukrainę, no to tak jak wspominałem, no ta wymiana handlowa między Rosją a Gruzją się zwiększyła. Przywrócono również połączenia lotnicze pomiędzy Gruzją a Rosją. Co ciekawe, patrząc na ówczesne wtedy badania opinii publicznej, no to mniej więcej po połowie respondentów było za tym rozwiązaniem, a druga połowa była przeciwko, więc jakby społeczeństwo na przykład w tej temacie było podzielone, bo myślę, że mimo wszystko, no może w tym młodszym społeczeństwie już łatwiej na przykład odciąć się od tego dziedzictwa rosyjskiego dawnego, no to myślę, że w starszym społeczeństwie też to pokutuje, że te, o ile możemy na przykład nie lubić polityki rosyjskiej oraz samych polityków, no to jednak te więzy ekonomiczne, społeczne, kulturalne, religijne, no one jednak, no dalej jednak w pewnym materiach Gruzja no jest związana z Rosją. No i ważne jest też to, że w ogóle Gruzja znalazła się w orbicie rosyjskiej, no to jest kwestia tego, że no Gruzja sama pod koniec XVIII wieku ona poprosiła o pomoc Rosję, o ten protektorat zagrożoną przez Iran ówczesny oraz przez ówczesne Imperium Osmańskie. Więc jakby te więzy też kulturalne i ekonomiczne one zostały, one są dalej myślę, że mocne. Z czasem to będzie się zmieniać, natomiast no ta współpraca się poszerza. Natomiast nie ma na obecny moment mowy o tym, żeby na przykład przywrócić stosunki dyplomatyczne pomiędzy Gruzją oraz Rosją. One są na obecny moment zerwane, formalnie stosunków te kraje nie utrzymują. Gruzja również rzecz jasna nie uznaje separatystycznych rządów quasi republik w Abchazji oraz w Osetii, a mimo to Gruzja na przykład za pośrednictwem tych para państw na przykład dalej w cudzysłowie inwestuje w nie na warunkach oczywiście pozytywnych dla siebie. Na terenie Abchazji na przykład Rosja też rozbudowuje bazę wojskową morską na terenie Morza Czarnego, co jest nie w smak rządowi gruzińskiemu. Natomiast nie widać w tych relacjach takiego języka bardzo ofensywnego względem samej Rosji na obecny moment ze strony gruzińskiego marzenia. Z jednej strony może to się właśnie wyrażać w kwestii na przykład pogłębianie tej współpracy gospodarczej, z drugiej strony tego strachu i tej obawy, co by mogła Rosja zrobić przeciwko Gruzji, bo myślę, że ta pamięć o wojnie z 2008 roku dalej jest żywa tak naprawdę w Gruzji. Więc
Tak, więc Gruzja jakby w sensie tak, Rosja jest zadowolona z tego, tak naprawdę co się dzieje w Gruzji, no bo postrzega, że Gruzja jakby oddala się od tych struktur zachodnich. Gruzja też zacieśnia relacje i współpracę polityczną, ale również gospodarczą z Chińską Republiką Ludową, więc na pewno to też jest odbierane pozytywnie przez samą Federację Rosyjską. Natomiast tak jak mówię, no, nie ma mowy na obecny moment, aby Gruzja na przykład przywróciła te relacje dyplomatyczne. Nie ma też mowy na obecny moment, aby na przykład Gruzja uczestniczyła w spotkaniach formatu 3 plus 3, czyli dla Kaukazu Południowego, czyli tego formatu 3 plus 3, mianowicie trzy kraje Kaukazu Południowego, czyli Armenia, Gruzja, Azerbejdżan i trzech dużych sąsiadów, czyli Turcja, Iran i Rosja. No bo na przykład Azerbejdżan i Armenia uczestniczą w tych spotkaniach, no Gruzja z uwagi na Rosję na przykład nie uczestniczy. Natomiast te kontakty nieformalne, myślę, że one między rządami albo poszczególnymi urzędnikami mogą się utrzymywać, bo ktoś jednak musiał na przykład wynegocjować tę umowę, jeśli chodzi na przykład o wznowienie lotów pomiędzy Gruzją i Rosją. To nie mogło się odbyć z dnia na dzień. To nie było tak, że nie wiem, Władimir Putin wstał i stwierdził, że on przywróci loty do Gruzji. Myślę, że to musiało się odbywać kanałami nieformalnymi i poszczególnymi, czy to kanałami właśnie gospodarczymi, czy jakimiś kontaktami też rodzinnymi, czy też być może jakimiś jeszcze starymi politycznymi. Więc jest ten taki stosunek zachowawczy, jest ta obawa względem Rosji. Rosja oczywiście postrzega pozytywnie to, co się dzieje w Gruzji. Natomiast no, nie widać, żeby, nie widzę też tak, żeby to było taki przełom, że nasze gruzińskie marzenie będzie w 100% prorosyjskie, zerwie całkowicie ze światem zachodnim. Bo gruzińskie marzenie w sposób deklaratywny dalej twierdzi, że chce integrować się ze światem zachodnim. Natomiast dodatkowo podkreśla, że ta integracja ze światem zachodnim będzie możliwa, o ile świat zachodni będzie szanował nasze wartości. No, te wartości, o których już wspominałem w kwestiach konserwatywnych, no to rzecz jasna wiadomo, jakie one po prostu będą, albo jak je widzi w ogóle gruzińskie marzenie, więc myślę, że w kwestii tego, jak będą się jeszcze układać w przyszłości relacje z samą Federacją Rosyjską, to na to wpływ będą miały dwie rzeczy. No te wybory październikowe, a jeśli na przykład by gruzińskie marzenie wygrało, no to myślę, że ono by też zajmowało taką pozycję wyczekującą do czasu rozstrzygnięcia tego, co się dzieje po prostu na Ukrainie. I myślę, że to jest taki najważniejszy mankament, bo no mogę też porównać tą trochę kwestię na przykład z Armenią, która na przykład teraz nagle próbuje zmieniać jakieś sojusze, próbuje integrować się z Zachodem, zrywać z Rosją, ale formalnie nie zrywa, bo to jest też najważniejszy partner gospodarczy. W przypadku Armenii dalej stacjonują na przykład żołnierze rosyjscy na terenie Republiki Armenii. Dalej Armenia na przykład jest w strukturach rosyjskich. No i Gruzja też nie zrywa całkowicie z Rosją, no bo nawet jak zrywa na przykład te stosunki dyplomatyczne, no to nie może na przykład Gruzja zerwać na przykład łączności handlowej, bo na przykład embargo ze strony rosyjskiej tylko podkopałoby po prostu gruzińskich przedsiębiorców, bo warte podkreślenia jest to, że ten rynek rosyjski jest chłonny i rynek rosyjski na przykład dla producentów gruzińskich, na przykład dla gruzińskiego wina stawia mniejsze wymogi niż na przykład te wymogi, jakie stoją przed produktami gruzińskimi, jeśli Gruzja chciałaby je sprzedawać na terenie Unii Europejskiej. No łatwiej jednak jest sprzedawać mniej wytycznych i mniej po prostu tych wymogów należy spełnić na przykład na rynku rosyjskim niż na rynku unijnym. Więc to też bym nie skreślał od razu, że gruzińskie marzenie tylko jest związane z Rosją i że to Rosja jakoś steruje gruzińskim marzeniem. Natomiast tak, no widać tą poprawę relacji. Tym bardziej to myślę, że część obserwatorów boli, oraz część opozycji, że to zacieśnianie tych relacji z Rosją odbywa się właśnie w momencie, kiedy no, Ukraina walczy o integralność terytorialną oraz o tak naprawdę swoją suwerenność. I myślę, że to bardziej boli ludzi, że Gruzja to robi w momencie, kiedy właśnie Ukraina walczy. No bo Gruzja też była ofiarą agresji rosyjskiej, ale rząd jednak, no co by nie mówić, w sposób cyniczny po prostu wykorzystuje obecną sytuację. Możemy pomagać omijać sankcje, możemy przyjmować rosyjskich turystów, możemy zacieśniać współpracę,
wzbogacimy się na tym, wzrośnie nasz produkt krajowy brutto, czemu nie? No cóż, czekamy więc na to, co się wydarzy w październiku w Gruzji. Zapraszamy także Państwa do śledzenia profili Maćka, a także Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Zapraszamy także na nasze profile. Wszystko Państwo mogą zobaczyć w opisie. Zachęcam także do zostawienia tego przysłowiowego kciuka w górę. Maćku, jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy się słyszymy. Dziękuję bardzo i cóż, do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.